Cześć moje kochane gołąbeczki, ja witam Was w grze The Sims 4, to jest już kolejny odcinek i dalej gramy naszą Karolcią, z tym, że dzisiaj mam taki ambitny plan, żeby nasza Karolinka w końcu dostała kredyt i żebyśmy sobie mogli wybudować dom. Natomiast nie jestem pewna, czy nie zechcemy się wcześniej poromansować z naszym Romeo kochanym, którego sobie znaleźliśmy ostatnio. I czy przez przypadek nie zrobimy najpierw nie zbudujemy naszego związku. Potem wbudujemy im obojgu domek, ale dobra, zobaczymy. Okej. Mówiście F2, F1. Tak, co mówiście, żeby właśnie wcisnąć F1 i F2, coś takiego. Ktoś mi to napisał, nie wiem, ale działa. Jezus, czemu ona na początku każdego odcinka, dosłownie każdego odcinka idzie spać? To jest creepy, to jest bardzo creepy, ale trudno. Never mind. Jak to tam nie swoja jeden? Ja tu widziałam, że było... Jezu, miałam sobie wyłączyć podpowiedzi. Zapomniałam znowu, dobra. Przypomnijcie mi to w komentarzach i ja to sobie zrobię. Następnym razem może. Może nie następnym razem. Może znowu zapomnę. Dobra, never mind. Nie chcę, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale to może już kończą, bo już mówiło o lekcjach. To może już skończyły. Wygłodzona za 24 godziny, a ona teraz śpi, to dlatego nie ma, bo właśnie o to mi chodziło. Gdzie ona idzie? A ona będzie jadła teraz, chce zjeść przynajmniej. Dobra, zjedz lunch, co może zjeść? Gotuj. Na przykład niech sobie zje, niech przygotuje tosty z serem dla rodziny, bo ona ma to wyzwanie tostów z serem, prawda? I zje wszystkie, tak właśnie. Może się przy okazji czegoś nauczy ciekawego. O, nauczyła się, widzicie? Widzicie, jak dobrze? Świetnie wręcz. No i super. I zrobiła to. No to dobra, to jeszcze podaj jedną porcję tostów z serem. Przyda ci się na pewno. Ale najpierw dojedz sobie, no już nie będę taka, nie będę cię budziła. Któż to przyszedł? Johnny Zest. To jest nasz ten, kochaś, czy nie? Ina. Zaproś do środka. Chodź. Chodź, zjedz sobie tosta. Zjedz sobie tosta, zawołaj na posiłek. Znów wytwarzanie. Tak, niech on sobie poje, co mu tam. Chyba nie spaliła, prawda? Nie mówcie mi, że spaliła. O co chodzi? A, ona smaży jeszcze. Dobra. Okej, przyjąć 10 posiłków w stanie zainspirowania. Zdobądź srebro na uroczystym obiedzie. Okej, dobra. To w takim razie zróbmy sobie zmysłowy pocałunek. To było dziwne. Okej. Żarty o bananach, żarty o bananach. Jeszcze tego nie było, słuchajcie, piszcie mi w komentarzach żarty o bananach. W takim razie jest bardzo pewna siebie. Wow. Wow! Ta jest w pracy. Dlaczego jej facet cały czas siedzi tu w tym momencie? Dobra, nie ważne. Gawędź z szefem. Pogawędź sobie z szefem. Dobra pogawędka z szefem nie jest zła, zaprawdę powiadam wam, ona zaraz chyba zaśnie. Ona mi zaśnie. Słowo daję, że mi zaśnie. Już to robi, dobra, okej. Okay. Nie swoja się zrobiła. Oj, 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 już to robi, dobra, ona już nie jest w nastroju, totalnie nie jest w nastroju. Jest wycieńczona, może wyjść wcześniej z pracy. Okej. Okay. Musisz wyjść wcześniej z pracy. Wykonała znakomitą robotę, to o co jej chodzi? Im chodzi. O co mi chodzi z tym szefem? Dobra, idź spać, kobieto, bo przecież jak mi zemdlejesz, to będzie koniec świata. Out, koniec. Dosłownie koniec. Tak właśnie. Dobra. Czy ona będzie mi wystawała pod domem teraz za każdym razem, jak ja będę w domu? Albo nawet i nie będę, bo przed chwilą mi nie było. Ech. Ech ci sąsiedzi, ma się ochotę powiedzieć. Do Sima nie przyszła żadna poczta, śmieci nie można wyrzucić, ja nie rozumiem.
Można tylko spać, spać, spać i się kąpać. Weź, pomyśl... Oj, czkawkę mam, pomyśl pod prysznicem. A potem przygotujesz posiłek, to na pewno ci pomoże, bo przygotujesz ileś tam posiłków w stanie zainspirowanym. A stan zainspirowany to jest naprawdę bardzo piękny stan, zapewniam was. Dobra, słuchajcie, to tak, to sprzątamy. Puf. Puf. Jakość tego jest już fatalna po prostu. I teraz gotuj. Co ona może ugotować? Na przykład kanapkę z bekonem. Naleśniki niech zrobi. Naleśniki dla rodziny, bo w sumie nie wiem, czy to ma być posiłek pojedynczy, czy kilka posiłków. Wy módlcie się, żeby po wyjściu spod prysznica miała nastrój zainspirowany, bo ją zamorduje. To chyba nie był dobry pomysł, bo ona nie ma stanu zainspirowanego. Teraz jest zainspirowana, dopiero jak zaspokoiła trochę głodu. Dobra, przyrządź wykwintny posiłek. Pasta primavera dla rodziny, cokolwiek to znaczy pasta primavera. Nie, nie gotuj, ok? Jesteś zainspirowana, dobra, możesz gotować. Pozwalam ci. Pozwalam ci gotować, co ty na to? Jak się z tym czujesz? I ciku. Nie, nie rozmawiam. O marzeniach nie podchodź. Tutaj cóż byś chciała, iść do muzeum? Nie, dzięki wielkie. No i co ja mam zrobić z tym? Dobra, słuchajcie, motyw chyba najlepszy byłby taki, że my to posprzątamy. Gdzie masz telefon? Telefon! Telefon! Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Trzeba zrobić ten uroczysty obiad. Uroczysty obiad, okej. Okay. Dalej. Kliknij, aby zaprosić gospodarz. Kliknij, aby zaprosić gość, ten gość. I z kim my się tak przyjaźnimy? Z nią. Świetnie. Wow. Wybierz miejsce. Rezydencja Bombel. Super. Yo. Zawołaj na posiłek. To nie było takie trudne, zwłaszcza, że przygotowałam go trochę wcześniej. Okej, okay, super. Mistrz Simowie zatańczą w tym samym momencie. Tralalalalala. Nie mam jak podać napojów. Moment. Gdzie jest jakiś tryb kupowania? F2. Dobra, F2, coś do gotowania. Przygotuj napoje. Zaparzasz do herbaty. Dobra, może być zaparzasz do herbaty. Zrobimy herbatę w takim razie. Zaparzasz w dzbanku. Parujący żeńszeń. Cokolwiek. Kobieto, przestań gadać. Przestań gadać, naprawdę, przestań. No mnie zadziwi. To nie chodziło chyba o te napoje. Dlaczego ja tak bardzo nie ogarniam? Dobra, słuchajcie, trzeba się postarać. Jakieś napoje. Fabryka babeczek. Osobisty zaparzacz do herbaty. Imbryk ze stali. Ekspres do kawy. Ekspres kofeinator. Zalewam. A gdzie są te wszystkie... Cicho. Cicho mi tam. O, bar. To może o to chodzi, żeby ona jakiś drink przygotowała. Nie wiem, co robi za bardzo bar. Dobra, postawmy go na środku pokoju, whatever. Przygotuj drinka. Płonąca smaczna sól. To o to chodzi? Czy nie? Dlaczego nie mogę przygotuj? Napoje dla wszystkich jest. Okej, okay, super. Szybciej, bo zaraz się czas skończy. Seriously, musisz gadać razem z nimi.
Simy mnie dołują czasami swoją nieporadnością. Wiecie, wszystko im trzeba powiedzieć. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Zero samodzielności w tym domu po prostu, w tym przybytku. Okej, dobra. Napoje przygotowane, to słuchajcie. Wszyscy pijcie. Wypij też. Okej, dobra. Jej, hura. Teraz musicie tańczyć. Tańcz, 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 tańcz. Nie mamy nic, nie mamy radia. Można tańczyć, tańcz więcej. Przyjazne. Wznieś toast, nie, rozmawiaj, poznaj, przechwalaj się rodziną więcej, zapytaj z chlebie i zaproś, nie, zdradź sekret, nie, Jezus, a ja zaczynam pracę, a coś grającego trzeba kupić, jakieś coś, do salonu, to w salonie chyba powinno być, audio, no pewnie, że tak, kupmy sobie jeszcze radyjko, tylko jakieś może radyjko, wiecie, głośnik ścienny, super, super opcja, głośnik ścienny, marzyłam o tym wręcz, włącz. Muzyka romantyczna i na przykład tańcz razem, niech tańczą razem, jej, przestań pić, tylko tańcz. No, come on, tańcz Simę o imieniu Zest, super, dawaj, tańczmy wszyscy, tańcz Simką. Zatańczysz w końcu, czy nie? Tak, jest! Dobra, gotuj, podaj, wykwintny sałatka, deser owocowo-jogurtowy. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, żeby przygotować deser owocowo-jogurtowy. Jej, zdobyliśmy nagrodę, słuchajcie, nagrodę zdobyliśmy. Wow, to było naprawdę super. To było naprawdę genialne. To było wręcz rewelacyjne. A no, nie. Nie możesz opuścić pracy, przykro mi. Dlaczego? Dlaczego ona poszła do pracy? Ja tak nie chciałam, żeby ona poszła do pracy. No nic, skoro już jesteś tak bardzo pewna siebie i tak zainspirowana i w ogóle, no to co ja ci poradzę? Musisz jeszcze przyrządzić 10 posiłków w stanie zainspirowania. To jest do zrobienia, to jest wykonalne. Zapewniam was, że to jest... Przyładuj zmywarkę. Nie, aha, przeładuj, to znaczy, że za dużo zmywarki daj. O ja, no tak, prawda, też prawda. Tylko dlaczego ona rozmawiając z szefem, wiecie, o co mi chodzi, nie? Pogodny, od po prostu. Zwykły, fajny, sympatyczny dzień. I pójdziemy spać i to będzie chyba koniec tego odcinka, natomiast wiecie, urządziliśmy sobie wręcz rewelacyjne przyjęcie marzeń. Nie, najpierw skorzystaj z toalety, proszę cię. Idź siku. Postaw to na barze, to trzeba sprzedać. Ja uważam, że to trzeba już sprzedać. Radio jest okej, radio jest git. Ale po co nam bar? Po co nam na co dzień bar? Hello. Dobra, skorzystaliśmy już z toalety, idziemy spać i spanie będzie naszą ostatnią czynnością w tym odcinku. Dlatego bardzo się cieszę, że ze mną byliście. Trzymajcie się, buziaczki dla moich najkochańszych widzów. Trzymajcie się i pamiętajcie, że w opisie znajdziecie adres do skrytki pocztowej, na której możecie wysyłać mi wciąż, tylko dusza zapragnie jakieś kartki świąteczne, nie wiem, kartki nieświąteczne, listy, coś miłego, coś niemiłego, co wszystko, co chcecie mi napisać, możecie mi tam napisać i wysłać. Ja będę robiła filmiki z tego, jak to otwieram i rozpakowuję. Może nie tyle, co po raz pierwszy otwieram, ale na pewno będą filmy z tego, nieważne. Pogubiliśmy się. Dobra, żegnajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!